Cześć, witajcie na kanale Rezerwy, kolejnym odcinku Ark Genesis, Ark Survival Evolved. Dzisiaj będziemy robić misję, która nazywa się... No to może zaraz pokażę, tylko zaczniemy tutaj teleportację. W okolicach Southwest. Nie wiem, czy klucha nie... Odejdę kawałek, bo chyba klucha zaznaczona jest. Misja nazywa się Bog Beatdown, za chwilkę tutaj wam ją pokażę. Będzie ok. Teleportation Southwest. Misja nazywa się Bog Beatdown. Gdzieś tutaj zaraz ją znajdziemy. O, tutaj jest. Będziemy musieli zabijać fale różnych robali i nie tylko, bo też wiwerny, różne takie rzeczy. Zresztą to ciężko jest opisać, trzeba zobaczyć. Za 2300 punktów na poziomie gamma. Ogólnie bardzo trudne jest podejście, ale będziemy robić w kilka osób. Tutaj będziemy z widzami na serwerze, którzy grają ze mną, więc będzie nam łatwiej. Dobra, to czekajcie, napiszę spotkajmy się przy terminalu. Musimy sobie zaznaczyć teraz tą misję, jak ją sobie strakujemy tutaj, Bog Beatdown. O, Ark Mission tu pokazuje nam, gdzie ona jest. Mamy trzy różne poziomy trudności, no ale dobrze będzie, jeżeli zrobimy to na tym najłatwiejszym poziomie, bo nie jest to takie łatwe i oczywiste. Uwaga, uwaga, Raptor. Dobra, i tutaj w dół zbiegamy i tam już będzie łatwo. Już nic nie ma. Pozdrawiamy widzowie z Twitcha, pozdrawiają widzów na YouTubie. Mam nadzieję, że widzowie z YouTube'a będą pozdrawiać widzów z Twitcha i zapraszamy do przychodzenia na streamy. Na piątym poziomie jest Broodmother, no to grubo. Mam pytanie, czy to serwer dla widzów? Tak, dla widzów, ale takich, których znam. O, jest mój ekwipunek, to podniosę sobie. No, przed chwilą miałem dwie próby, ale solo robiłem i solo jest dosyć ciężko. To spróbujemy to zrobić nie solo. Kozacko. No, fajne. Czekajcie, napiszę. Na razie mam 4 osoby, jeszcze zobaczę, czy ktoś będzie jeszcze szedł. Easy, te misje są różne misje, wiesz. Dobra, to zaczynamy. I teraz tak, zaczynamy misję i na początku respią nam się tutaj bronie. Musimy te bronie podnieść i tylko nimi będziemy walczyć. Tylko te bronie, które są. Ja będę starał się wziąć dzidę. Ogólnie tutaj te damage będą zwiększone, a obrażenia zadawane przez Dino będą zmniejszone. Już teraz się jakby dłużej zaczyna, startuje dłużej. Teraz zobaczymy. Dobra, jest dzida. Dobra. Dzidami można też rzucać, tylko trzeba trafić jeszcze. Jest, na początku jest tylko dzida i łuk. Kurde, nie wchodzi mi damage. O nie, niechcący łuk podniosł. God damn. No i widzicie, są tutaj nawet modliszki. Później właśnie, tak jak ktoś powiedział, będą Broodmothery. No, ładnie idzie teraz w tyle osób. No bo tutaj trzeba uważać chociażby dlatego, że... możemy dostawać torpor, więc no możemy uspać. Można z tej areny wyjść, na której teraz stoję, ale nie wiem jak daleko, więc trzymamy się na razie tutaj. Lepiej nie wchodzić właśnie w te miejsca, gdzie pokazuje bronię. One są tak jakby na hita wszystkie. Nie wiem, czy w późniejszych falach też wszystko będzie na hita. O, są Bloodstalkery, już idą. Pająki trzeba uważać, bo mogą nas złapać w sieci. Uwolnić. Później będą też inne bronie. Tam podobno jakiś flamethrower będzie. I... Ale level ładnie idzie w ogóle na tym. Także można... Wydaje mi się, że to jest trochę zbugowane, ale ogólnie no to...
Można tutaj po prostu ciągle robić tą misję i levelować w ten sposób, zabijając je, bo to sporo jest. Dobra, mamy pierwszą falę ukończoną, jest 5 fal, widzicie to po prawej stronie. Ogólnie jest tak, pół godziny jeszcze i za 20 sekund kolejna fala rusza. Zabiliśmy modliszki, blasterkery, ale tego paciego już nie dam rady zabić. Chociaż ciekawe, jaki damage wchodzi. Taki rzut oszczepem. To jest dopiero challenge, kto trafi. Dobra, uwaga, teraz krokodyle i chyba wiwerny też mogą być. O, węże? No to węże mogą uśpić. Ale nie mogę trafić. Żaby? No, najlepiej, kurde, znowu podniosłem łuk niechcący. Ale może jak jest tyle osób, to będzie łatwiej z łuku. Jak byłem sam, to z łuku było ciężko. Dobra. Mamy tu kilka klanów, dlatego damage z osób spoza klanu jest na czerwono, a z mojego klanu jest na kolor zielony. Co to tak chyba jest? Kurde, no i właśnie wiwerna, ale się udało ją zabić. One też są na hita. Nie wiem, zobaczymy, jak to później będzie wyglądało. Wiwerna. Ile jeszcze tutaj zostaje nam? 4 minuty jeszcze musimy się bronić? Czy nie wiem, czy jeszcze 4 minuty musimy się bronić, czy po prostu tyle mamy czasu, żeby się wybronić. Najgorszy ten torpor będzie, ale torpor też na szczęście wchodzi. Mniejszy takich damage w nas. Oj, nic. Czyli nie trzeba jakby całych tych 5 minut, tylko po prostu to jest czas, który mamy. Dobrze idzie, w tyle osób to easy, ale solo to nie dałem rady. Bronię dostaje się tutaj podczas fali, tak. Dopiero podczas fali będzie broń. Nie wiem, czy z łuku da się je trafić w ogóle. Tam jest jakiś kaprozów, to lepiej go zaatakować. One też dostają taki damage zwiększony. Dobra, uwaga. Teraz latające. Znaczy na latające to może jednak gita wezmę. Granaty ktoś ma? What? Jestem ciekaw, jak z tymi granatami byłoby na PvP. Dodo! Ala Dodo. To te kurde rośliny żarne nawet tak biorą. To są wielkie Dodo, to nie jest małe Dodo. To trudne do zabicia, bo są najmniejsze. Paracera to łatwo trafić z tej dzidy, ale takiego Dodo albo latacza. Skąd ten granat jest, kurde? Ja tu nie widzę nigdzie. A, bo tu dalej się respią jakieś bronie. No to lecimy. Te granaty to jakoś tak się dziwnie trochę rzuca. Zmieniamy znowu na dzidę. Granaty są słabe, ale tutaj coś jest. A, kusza zwykła. Za długo się ładuje kusza. Nie warto kuszą. Więc chętnie bym wrócił z powrotem do dzidy. Dobra, mamy dzidę. Teraz dzidę, która się pali. Indole tak. Indole na zielono. Masz. Dobra. Tu chwilę rozdałem 20, nie? Jestem 60. No mi tylko 2 wpadły levela. Ale no idą i tak szybko. Bo my wzięliśmy wiwerny, zabiliśmy. Wiecie, co teraz jest do podniesienia? Może jest... Jest flamethrower. Kurde, zabrał. Terrorberdy, o nie. Najgorzej terrorberdy. Już tu paliwo jest do tego.
Najlepiej się dogadać, żeby każdy miał jakąś inną kutę. Powinno być tak, że E klikasz i podnosisz, a nie, że z automatu ci podnosisz. Flamethrower to jest w ogóle too easy, bo chyba się nie kończy amunicja w nim. Nie lepiej takie skino zabijać, to może więcej tego expo skakuje, ale tu można wbić jeden level, znaczy setny level w chwilę dosłownie. Kilka razy się wykona misję. Jeżeli tutaj później jest na końcu Brad Mother. Kusza też nie chce kuszy. Misja, no misja taki typowy jakiś tower defense można by było powiedzieć. Bo działa ten voice chat, że kiedyś lepiej działał, jak... Czy tak strasznie wycisza, musimy na Discorda przejść. Skituj, jak on levele dostaje, już ma 67, ja tylko 4 dostałem. Teraz chyba boss będzie. Ja myślałem, że tutaj... Ja mam kuszę, czy co? Nie. Strasznie widzicie, jaki krótki zasięg jest. Okej, zobaczmy, jaka teraz jest nowa broń. Jest Broodmother. Flamethrower to chyba jest Max. Panie, co tu się dzieje? No ten, kto zabije Broodmothera, to ma level. Od cholery element. A tu już chyba jest wszystko z poprzednich fal po prostu. O nie, kuszę podniosę. Gdzie jest flamethrower? A, to metalowa dzida. No to może lepiej. Ważne, żeby torpor nie wchodził, bo damage wchodzi mały. O kurde, jednak nie taki mały. Riku, co się stało? A, pewnie się zbagowałeś. Pewnie tak. One niestety też bagują, bo mogą zablokować, także się ruszyć nie można. Pewnie łuk podniósł niechcący. Ej, dobra, zostałem jedyny. Chyba jako jedyny przeżyłem. Nie wiem jak, po prostu farta miałem i tyle. A w nagrodę... O, what? What? Czy wy widzicie ten loot? What? I wy pewnie jeszcze lota nie dostaliście. Co? Ja nie mogę założyć tego. Okej, okay, no to w takim razie Ark Genesis jednak nie jest taki łatwy, bo wystarczy robić misję i dostajesz jakiegoś totalnie OP loota. Nie zbieram waszego lota. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Dziękujemy widzom na YouTubie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Wow, dobry lutek. Co mogę powiedzieć, dobry lutek, ale nie wiem co to oznacza. Can be repaired, ale dlaczego tutaj jest, co oznacza to kółeczko? Bo wiem, że nie mogę tego założyć, bo nie mam engramu, ale... Na przykład ten już mogę, prawda? Więc nie wiem, może to jest jakoś czasowo, może on się z jakimś czasem, nie wiem, ale nie ma żadnego timera. Zobaczymy. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Ark Survival Evolved. Cześć.